45 lat. W historii miasta niewiele, w historii pracowników pół życia. Kutnowski Dom Kultury powstał właśnie 45 lat temu. W czwartkowy wieczór świętowano ten jubileusz. Czym dla Pana jest osobiście Kutnowski Dom Kultury, czy też tym drugim domem? Praktycznie tak, tutaj większość czasu jednak spędzam. Od 4 lat, ale wcześniej też praktycznie już od 17 lat współpracuję z Kutnowskim Domem Kultury, także można powiedzieć, że to jest mój drugi dom. Sekcje, sale, kino, koncerty, światła, muzyka, spektakle, Janda, Willa, Zdąbrowska, Wodecki. Wszystko to i wszyscy ci tworzyli historię tego miejsca, której zarys stworzyła w publikacji była dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury. Jest to historia tej instytucji od 1972 roku do dnia dzisiejszego praktycznie. Napisałam za namową dyrektora Rojewskiego, który chciał bardzo, żeby taka publikacja powstała, żeby wreszcie te wszystkie fakty tych ludzi, te zdarzenia, te przeżycia, które tutaj w tym gmachu się działy, żeby to uwiecznić na papierze w formie książki. Budynek od 2010 roku przeszedł potężną modernizację, dzięki której stał się nowoczesny na miarę XXI wieku. Te zmiany to atut. Pozwoliły nam na rozszerzenie działalności, no i oczywiście na znaczny wzrost poziomu wydarzeń, które możemy organizować, no bo te zakupy, które zostały dokonane i ta modernizacja pozwala nam na realizowanie praktycznie każdego koncertu. Kadek to nie tylko budynek, to ludzie, którzy tworzyli jego historię. Właśnie takie reminiscencje znalazły się w jubileuszowej publikacji. W Domu Kultury spędziłam 35 lat życia zawodowego i patrzę na to jeszcze bez dystansu. Ale zależało nam, żeby to było subiektywne, żeby to były moje wspomnienia, moja pamięć i oczywiście korzystałam z dokumentów, korzystałam z tego archiwum bogatego, korzystałam z prasy regionalnej tych lat, korzystałam ze wspomnień ludzi przede wszystkim, rozmawiałam wiele z moimi dawnymi koleżankami, kolegami. Publikacja zawiera również mnóstwo zdjęć, jest ponad 400 zdjęć, na których są uwiecznieni ludzie, zdarzenia, koncerty, zajęcia, prawda? To wszystko, co jest istotą Kutnowskiego Domu Kultury. W trakcie spotkania wręczono również podziękowania mecenasom, partnerom i pracownikom Domu Kultury, m.in. Jadwidze Rzetelskiej, budowniczemu kadeku Zbigniewowi Wirskiemu, a także Jarosławowi Makowskiemu, który otrzymał nagrodę prezydenta za osiągnięcia popularyzatorskie w dziedzinie ochrony i promocji kultury. Jubileuszowe spotkanie uświetnił koncert Michała Bajora. Chciałaś, bym wyglądał tam, czekam na twój jeden znak. Nie ma urodzin bez życzeń od wszystkich instytucji zaprzyjaźnionych z Kutnowskim Domem Kultury. Ta współpraca jest długoletnia, bo kulturalne serce Kutna bije właśnie tutaj, a przedsionkiem do tego serca jest również Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, będące filią kadeku. Jaki może być ten kadek za kolejne 45 lat? Mam nadzieję, że będzie zawsze nowoczesny i będzie dużo, to cały czas się zmieniał. Natomiast jedno na pewno pozostaje zawsze tak samo. Zawsze będziemy starali się, by odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców i dostarczać im jak najwięcej emocji. A telewizja Kutno dołącza się do życzeń.